Witam w nowym cyklu Obrazem pisane, ilustratorzy naszych książek. Bohaterem dzisiejszego odcinka, który otwiera plejadę wybitnych ilustratorów polskich, będzie postać lubianego powszechnie jowialnego pana Franciszka, gawędziarza i dowcipnisia, króla karykatury, osoby, która zrosła się nierozerwalnie z obrazem Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Z obrazem miasta, którego rysowaną kronikę pozostawił w licznych ilustracjach pism tego okresu. Mowa o Franciszku Kostrzewskim. Artysta urodził się 19 kwietnia 1826 roku w Warszawie. Był synem niezamożnego urzędnika, rządcy jednego ze szlacheckich pałaców zlokalizowanych przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Podczas powstania listopadowego w 1831 roku rodzina Kostrzewskich przeniosła się do majątku ziemskiego w Sandomierskiem i tam pozostała na stałe. Młody Franciszek podjął naukę w szkole obwodowej w Warszawie. Ukończył 5 klas gimnazjum, jednak stracił wkrótce zainteresowanie nauką. Od najmłodszych lat ponad wszystko pasjonował go rysunek i studium natury. Ojciec artysty miał inne plany wobec przyszłości syna. Dzięki swoim znajomościom umieścił go na stanowisku aplikanta kancelarii w fabryce Sztumfa w Ostrowcu. Jednak szybko Franciszek został zwolniony z pracy. Naczelnik urzędu zauważył jego rysunki na ważnych urzędowych aktach. Po tym wydarzeniu ojciec uległ i pozwolił synowi na studia artystyczne. 18-letni Franciszek Kostrzewski rozpoczął więc studia w nowo otwartej w 1844 roku w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Chrystiana Breslauera, Aleksandra Kokulara, Rafała Hadziewicza, Marcina Zaleskiego i Jana Feliksa Piwarskiego, który wywarł największy wpływ na jego młodzieńczą twórczość. Kostrzewski wraz z kolegami ze studiów, między innymi Wojciechem Gersonem, Juliuszem Kossakiem i Henrykiem Pilatim, podejmowali wspólne działania, tworząc pierwszą na gruncie warszawskim cyganerię artystyczną. Poszukując świeżych wrażeń i nowych motywów malarskich, głównie w dziedzinie pejzażu i tematyki rodzajowej, wspólnie prowadzili studia plenerowe w okolicach Warszawy. Podejmowali wakacyjne wędrówki po kraju, które miały służyć poznawaniu ziemi ojczystej, utrwalaniu w rysunku lub akwareli najpiękniejszych widoków, zabytków dawnej architektury, lokalnych typów budownictwa, ludowego stroju i obyczaju różnych regionów Polski. Rolę ich mecenasa i inspiratora wielu poczynań artystycznych pełnił Marcin Olszyński, warszawski fotograf i rysownik amator. Do 7 albumów Olszyńskiego Kostrzewski wykonał w latach 1850-1860 ponad 200 akwarel i rysunków ukazujących scenki obyczajowe z życia Warszawy oraz podróży po kraju, portrety i karykatury przyjaciół. W tym okresie utrzymywał się głównie z malowania szyldów sklepowych i udzielania lekcji rysunku. Uczył m.in. Marcina Olszyńskiego, a nieco później Józefa Szermentowskiego. Istotne znaczenie dla rozwoju twórczości Kostrzewskiego miała kilkumiesięczna podróż w 1856 roku do Dresna, Berlina, Wiednia, Brukseli i Paryża. Podczas podróży pogłębił swoją znajomość dzieł tzw. małych mistrzów kolenderskich, a także zapoznał się z malarstwem pejzażowo-rodzajowym Barbizończyków. Po powrocie do kraju rozpoczął działalność ilustratorską. Jego debiut w dziedzinie ilustracji stanowiły litografie do zbioru szkiców literackich Wacława Szymanowskiego, Antoniego Wieniarskiego, Wilczyńskiego i Wójcickiego. Wydawnictwo składało się z 12 zeszytów wydawanych w 1857 roku w Warszawie nakładem i drukiem Józefa Ungra. Szkice w sposób humorystyczny opisywały barwną rzeczywistość XIX-wiecznej Warszawy
poprzez przedstawienie różnych warstw społeczności warszawskiej, właścicieli domów i ich lokatorów, przewoźników nadwiślańskich czy stałych bywalców Ogrodu Saskiego. Kolejne jego prace ilustratorskie to Lirnik wioskowy Władysława Syrokomli z 1857 roku. Wioska Sielanka Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nowa Lirenka Rytmy Teofila Lenartowicza. Powiastki polskie Fryderyka Skarbka. Podarek dla grzecznych dzieci. Debiutancki zbiorek poetycki Władysława Bełzy. Ramoty i ramotki Augusta Wilkońskiego, zaliczanego do najlepszych polskich humorystów. Klechty, starożytne podania i powieści ludowe Kazimierza Władysława Wójcickiego. Dziwolągi, szkice i obrazki Józefa Blizińskiego, uważanego za spadkobiercę komedii fredrowskiej. Z antropologii wiejskiej obrazki i szkice Klemensa Junoszy, właściwie Klemensa Szaniawskiego, wydane w Warszawie nakładem redakcji Gazety Rolniczej. Publikacja stanowi zbiór szkiców przedstawiających życie toczące się na XIX-wiecznej wsi we wszelkich jego aspektach. Mamy tu rzetelne opisy przyrody i krajobrazów wiejskich, ale i charakterystyki najrozmaitszych typów ludzi. Cały przekrój społeczny ówczesnej wsi. Bajki i niebajki z różnych autorów, które zebrał Wiktor Olszewski. Grześ niepiśmienny, powiastka Michała Bałuckiego. Złota Różdżka. Przekład dzieła Heinricha Hoffmana. Autorem polskiego tłumaczenia jest prawdopodobnie Wacław Szymanowski. Książka powstała dzięki osobie znanego warszawskiego księgarza Bolesława Maurycego Wolfa. I dzieło to stanowi przykład zupełnie nowego typu książeczek dla dzieci. Nie tylko podchodząc w makabryczny i groteskowy, a jednocześnie formalnie znakomity sposób do tematów wychowawczych, jest to również pierwsza adresowana do dzieci polska książeczka z obrazkami, w której ilustracje autorstwa Franciszka Kostrzewskiego są doskonale zgrane z tekstem. Pierwsze wydanie publikacji ukazało się w 1892 roku. Monologi Klemensa Junoszy, wydane w 1894 roku. Willa Pana Regenta, również autorstwa Klemensa Junoszy.
Prawdziwa historia o pijaku Urbanie, którą opisał Janek z Bielca. Ucieszne przygody dziada Florka i chłopca Beldonka w drodze do Częstochowy, Adolfa Dygasińskiego. Ilustrował również dzieła Bolesława Prusa i Adama Mickiewicza. Swoje życie Franciszek Kostrzewski opisał w bogato ilustrowanym przez siebie pamiętniku wydanym w Warszawie w 1891 roku. Prace malarskie Franciszka Kostrzewskiego były prezentowane m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, w Warszawskim Salonie Ungra, w Salonie Aleksandra Krywulta czy Salonie Stefana Kulikowskiego. W latach 1858-59 był współredaktorem satyrycznego pisma Wolne Żarty. W latach 1959-1911 współpracował jako rysownik z Tygodnikiem Ilustrowanym. Jego rysunki pojawiały się też w wielu czasopismach literackich i satyrycznych. Warto tu wymienić chociażby Biesiadę Literacką, Kłosy, Kolce, Kurier Świąteczny czy Wędrowca. Franciszek Kostrzewski jest uważany za jednego z pierwszych autorów najstarszych polskich komiksów. Pierwszą opowieścią, którą była historia Jedynaczka w 32 obrazkach, której odcinki publikowano na łamach Tygodnika Ilustrowanego w 1859 roku. W następnym roku na kartach Tygodnika drukowano podobny cykl obrazkowy jego autorstwa Historia Jedynaczki w 22 obrazkach. W późniejszych latach komiksy Kostrzewskiego ukazywały się także w Kłosach. Artysta był znakomitym rysownikiem obdarzonym bogatą wyobraźnią, wyostrzonym zmysłem obserwacji i umiejętnością bezbłędnego chwytania komizmu sytuacyjnego. Jego rysunki charakteryzowały się naturalną swobodą kompozycji i lekką, precyzyjnie zróżnicowaną kreską. Jako współpracownik większości czasopism i wielu wydawnictw warszawskich tworzył przede wszystkim karykatury, rysunki obyczajowe i satyryczne z życia stolicy. W początkowym okresie swojej twórczości bezkompromisowo krytykował panujące stosunki społeczne. Z czasem w swoich pracach zrezygnował z radykalnego ostrza krytyki, stając się swoistym kronikarzem życia towarzyskiego Warszawy. Kompozycje rysunkowe często łączył w cykle tematyczne. Zmarł w Warszawie 30 września 1911 roku. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas na oglądanie filmiku. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu. Do zobaczenia i do usłyszenia.